No dzień dobry. Mszyce nie próżnują, atakują wszystko. Jodły, świerki, no i róże. I róże, i wiele, wiele jeszcze innych roślin. No mszyce atakuje, gdy jest cieplutko, gdy jest słonecznie. Roślinki młode, soczyste. Lata, jak widać po tych listkach, wpija się, no i czerpie soczy. No i możemy pryskać decisem, możemy pryskać karatem, możemy pryskać mospilanem, ale no skuteczne jest to na 2-3 dni. Potem mszyce atakują znowu. Wybijamy w ten sposób pożyteczne owady, które zajmują się czyszczeniem tych mszyc. Pokażę Wam taki mały sposobik, niedrogi, na tę mszycę. Otóż tak, mamy tu taką fajną tasiemkę. Jaskrawo-żółta, błyszcząca, no po prostu rzucająca się w oczy. Tą tasiemeczkę na takiej różyce, która ma tę mszycę. I tak dosyć delikatnie montuję tą pułapkę na mszycę. Ale czy to jest pułapka na mszycę? Nie, drodzy Państwo, jest to wabik na biedronki. Do tego przylecą dorosłe biedronki. W pierwszej kolejności. Nie wiem czemu, ale ten kolor je wabi. Przylecą, zobaczą, że tu jest jedzonko. Tak? Jeżeli jest jedzonko, to można tutaj wykarmić rodzinkę. Czyli zrobią jajeczka, z których wylęgą się larwy. A każda larwa biedronki może zjeść dziennie około 100 mszyc. Ja myślę, że po tygodniu ich braknie. I nie tylko na tej róży, ale jeszcze w całej okolicy 2-3 metrów na pewno zajmą się wszystkim robactwem. Przejdziemy kawałek dalej. Ja wcześniej tu założyłem, żeby nie doszło do takiej sytuacji. Założyłem tą opaskę. Jak widać, mszycy ani jednej. Pączek zdrowiutki jeden, pączek zdrowiutki drugi. Pędy niezwiennięte. Tu jakieś ślady po mszycy przed założeniem jeszcze pozostały, ale już tu wyżej te listki są piękne, błyszczące. I tu różyczka w okolicy też z pączkami. Proszę, żadnej mszycy. Tak? Czyli 2-3 metry od tego żadnej mszycy nie ma. Biedroneczki zrobią wszystko. Ja się nauczyłem tego sposobu jeszcze, jak miałem 20 lat. Bo chemia to nie wszystko. Będziemy latać z tym opryskiwaczem w nieskończoność, a mszyce i tak będą. I tak będą. I trujemy świat i siebie. Tylko trzeba pamiętać, że jak wstążeczki, to nie chemia. Czyli jak decydujemy się na wstążeczki, to czekamy 2 tygodnie, aż biedronki zrobią swoje. Otóż, jedne idą na dół po pewnym czasie, czy małe, czy duże. Drugie idą do góry. I można to łatwo wykorzystać, bez wspinania się na to ogromne drzewo. Zakładamy taśmę klejącą. Ważne, żeby tą stroną, która klei na zewnątrz. Tu jest taśma budowlana do malowania, a tu jest taśma izolacyjna. I zobaczcie, to są plony od rana. Zobaczcie, ile się jej tu po prostu zbiera. Całe chmary. Tysiące już się złapały. Myślę, że na drzewie są ich miliony. To jest mszyca. To jest mszyca. Jak to drzewo musi cierpieć. Atakuje, widzicie, nawet grube gałęzie. Przede wszystkim gałęzie. I robi sobie otworek. I tam żeruje. Tu jeszcze na tych grubszych gałązkach jest ich tysiące. Proszę. Jest ich tysiące. Na każdej z gałęzi i tak do samej góry. Te opaski się zapełnią do rana i trzeba będzie wymienić. Wymieniamy tak długo, aż przestaną chodzić. Bo każda z nich robi sobie spacerek aż do ziemi i z powrotem. Wymyśliliśmy taką metodę, żeby je łapać bez chemii. Wiele pytań kierujecie do mnie z takimi zdjęciami. Taki rododendron, bladziutki,
z plamkami jakimiś. To jakieś obeschnięte listki. Powiem wam tak, on tu był sprowadzony zeszłego roku. Taki duży już. No kiedyś widać, że miał dobrze, ale później pewnie to podłoże się popsuło. Nie było dobrego opiekuna na tej działce, z której go przywiozłem. No i skończył tak. Przywiozłem go tu zeszłego roku. Już rok jest w gruncie, ale jego system korzeniowy w stosunku do wielkości jest malutki. Jest malutki. Posadziłem go tu przy naturalnym torfie. Jest rowek, czyli podłoże ma ok, ale po prostu brakuje mu wszystkiego, co niezbędne. Zwłaszcza, że ma masę pąków zawiązał. Każda końcóweczka to pąk. Ma piękny taki niebieskawy kolor. Raniutko słońce wschodzi. Opryskam go takim nawozem dolistnym do rododendronów. Można nim podlać, ale można także opryskać. To jest taki fajny proszek. Tak? Tak jak gdyby sól. Jest to wieloskładnikowe. Można to rozcieńczyć z wodą. Pisze, że takie opakowanie na 150 litrów. Czyli ja tu mam taki malusieńki opryskiwacz. Zrobiłem taką łyżeczkę od herbaty. Już jest wszystko gotowe. I co? Każdą część krzaczka dokładnie opryskamy, aż będzie ściekało. Nie szkodzi, jak tam trochę spadnie pod krzew, bo korzenie się napiją. Ale opryskując w ten sposób liście nawozem rozpuszczalnym w wodzie, nie rozpuszczać nawozów, które są typowo do sypania, tak, natychmiast, za pół godziny już część tych składników będzie w krzewie. Reszta obeschnie. Nocą przyjdzie rosa, znowu one się rozpuszczą, znowu rododendron będzie wchłaniał. Także dostanie jeść od razu. Tam może w środku też, pani Michalino, nie? Bo ma listki. A przeważnie tak bywa, bo nasze działki nieprzystosowane do tych krzewów. Są to krzewy, które wymagają specyficznego gruntu, czyli podłoża torfowego, podłoża kwaśnego, podłoża pulchnego. Naturalnym siedliskiem jest jakieś próchno, jakaś próchnica, kwaśna próchnica, gdzieś na skałach, między skałami zebrało się trochę tej próchnicy i tamte rododendrony rosną. Lubią dużą wilgotność powietrza. Najładniejsze można spotkać nad dużymi wodami, tam gdzie mgła. I ja myślę, że mimo, że on jest w takiej kondycji, to tu nad tą piękną wodą, tak, gdzie pływają krokodyle, będzie mu dobrze. Ale póki nie uschnie, jest szansa. Lubię dać wszystkim roślinom szansę. Wykopać zawsze można. A powtarzasz jeszcze później to, ten oprysk? Będę powtarzał co 7 dni. Przerwę tylko na moment, jak będzie kwitł. Bo jeżeli bym kwiaty popryskał tym nawozem, to po prostu kwiatki popalę. Nie pryskamy w samo południe. Jakoś ciepło pryskamy. Najlepiej wcześniej rano lub późnym wieczorem. O, bo w dzień przy dużych temperaturach, jak zrobimy troszkę dawkę zbyt bogatą, to można po prostu te chore listki, te słabe listki poparzyć. Zostało mi trochę, wiesz? To podlejesz? Ja go podleję. Tak. O. I będzie super. Także jeżeli macie takie krzewy, jesteście pewni, że ziemia odpowiednia, że nie ma opuchlaków, to pryskamy. Pryskamy. Będę pryskał do kwitnienia i potem po kwitnieniu jeszcze 3 razy co 7 dni i już powinno być ok. Nawóz oczywiście znajdziecie w naszym sklepie internetowym. Te ratowane były kilka lat temu. Proszę, ten całkiem niedawno. Prawie cały był ścięty, ładnie odrósł. Tu, ładne krzewy.
te jeszcze w zeszłym roku były cytrynowe. W tym roku już piękne, zielone. Już mają pączki. Tak, ten też niedawno jeszcze był cytrynowy. Już teraz dużo pąków. Tam. O, i już nawozu dolistnego. Nie trzeba, nawet nie będę im sypał zwykłego nawozu, bo na pewno zaprzyjaźniły się z mikoryzą tu leśną i teraz już sobie będą bardzo dobrze same radzić. Nawóz posiałem już w marcu. Pięknie się rozpuszcza. No ale to wszystko suche. Trzeba po prostu zgrabić. Na dużych plantacjach nikt tego nie robi. Ale ja troszeczkę to zrobię, bo mam mniejszą plantację i będzie mniejsza obawa, że tu wejdzie nam potem szara pleśń. Użyję tu takich moich starych druciaków. Tak, już truskaweczki trochę oczyszczone. Zobaczcie, jak przy brzegu. Już ile trawy powrastało, nie ma agrotkaniny. Po prostu te kłącze miały za blisko. Już tam powrastały. A co to by było, jakbym na całych truskaweczkach nie miał tej agrotkaniny. Już po plantacji. A to dopiero jej trzeci rok. Ja myślę, że jeszcze ze 2 lata wytrzyma. Truskawki mają nawadnianie. Starałem się robić takimi krótkimi grabułkami, żeby to nawadnianie nie uszkodzić, bo duże grabełki, duża siła, małe grabełki, mała siła. Niech jeszcze te węże służą, bo od lipca ma być znowu sucho, żeby truskawki były na zimę w ładnej kondycji. To trzeba je nawadniać. W tym roku chciałbym część tych truskawek przykryć jakimś tunelikiem, bo w zeszłym roku wszystkie 4 rzędy owocowały w 1 tygodniu, raczej 2 tygodnie i nie mogliśmy dać rady tego przejść, a wcześniej pod truskawki biegałem na rynek i mówię sobie koniec z tym. Wow, wygląda jak tunel. Foliowy, piękny tunel. Muszę przeczytać instrukcję i później wam pokażę, jak już złożyłem. O. I plantacja zrobiona. Stare części wygrawiłem nawozem. Podsypane już było w marcu. Pięknie się rozkłada. Czekamy teraz na ciepło, żeby truskaweczki nam zaowocowały. Tak, tu zrobiłem sobie takie 2 tuneliki, żeby po prostu mieć truskaweczki już wcześniej. No i żeby te pierwsze mi nie zmarzły, bo w zeszłym roku, jak tego nie miałem, to wszystkie truskawki zaowocowały na raz. A ja już 2 tygodnie wcześniej biegałem na rynek, żeby zjeść te pierwsze, bo one najsmaczniejsze, już człowiek się doczekać nie może. No i teraz choć taki kawałek, ale będę miał wcześniej. Ja myślę, że nawet do 2 tygodni, jak będzie chłodno, a na pewno tydzień, jak będzie ciepło. Non-stop, w razie przymrozku, jest jako taka gwarancja, że pod tym tunelikiem, pod podwójną folią, nie zmarzną. Także już możecie działać w truskaweczkach, bo liście już wyschły. Ja mam na agrotkaninie, także wszystkie te boczne sadzonki też uschły do wiosny, nie robię tego jesienią. Teraz tylko zgrabiłem. One się ładnie wszystkie
ruszą. Resztę zwieje wiatr. Chyba myślę, że jeszcze dosadzę ze dwa rzędy. A może poziomki? Do zobaczenia. Powodzenia.